Dotychczas jedyne zmiany, które wykonywaliśmy w kontekście 3D, to zmiana orientacji poszczególnych warstw. Tak więc edytowaliśmy obiekty, aczkolwiek obok obiektów możemy również edytować położenie kamery. Standardowo After Effects oddaje nam do dyspozycji trzy tzw. custom view. Są to standardowe kamery, które nie są brane pod uwagę podczas renderingu, tak więc możemy za ich pomocą podglądać naszą scenę, ale pamiętajmy, iż jeśli chcemy wyrenderować materiał przy użyciu konkretnej kamery, to taką kamerę musimy wprowadzić do naszego projektu, o czym będziemy jeszcze mówić w tym module. Na razie pracujemy ze standardową kamerą i aby móc orbitować nią wokół naszych warstw, musimy skorzystać z odpowiednich narzędzi, które znajdziemy w czy też na belce narzędziowej i jest to narzędzie Orbit Camera lub skrót C. Tak więc wybieramy to narzędzie, klikamy, przytrzymujemy przycisk myszy i orbitujemy wokół naszych obiektów, czyli zawartości naszych warstw. Rozróżnienie pomiędzy orbitowaniem kamerą wokół obiektów i edycją obiektów jest dosyć istotne, gdyż w drugim przypadku zmieniamy parametry warstw, a w pierwszym przypadku zmieniamy pozycję kamery na scenie. Dobrze, i korzystając z okazji możemy zobaczyć, w jaki sposób poszczególne warstwy idealnie pokrywają się z płaszczyznami, które są wyznaczane przez globalne koordynaty sceny. Dobrze. I lewo-prawo. I korzystając z okazji możemy również zapoznać się z dwoma pozostałymi narzędziami, które umożliwiają nam edytowanie standardowej kamery. Tak więc w tym przypadku jest to narzędzie Track XY Camera Tool. To narzędzie pozwala nam zmieniać położenie kamery w taki sposób, iż przesuwana jest kompozycja do góry na dół, w prawo i w lewo. Nazwa XY odnosi się właściwie do koordynatów X oraz Y, którym posługuje się After Effects w kontekście standardowych warstw 2D, aczkolwiek proponuję nie zwracać uwagi na tego typu niuanse i przejdźmy do ostatniego narzędzia, czyli Track Z Camera, czyli w pewnym sensie umożliwia to narzędzie nam penetrację głębi, czyli przybliżanie i oddalanie. Oczywiście obydwa narzędzia pracują zgodnie z tym, co ustalimy za pomocą narzędzia Orbit. Czyli przykładowo zmieniamy punkt widzenia na taki i wybieramy track camera, przybliżamy, oddalamy i korzystamy z C, jeśli chcemy przełączać się pomiędzy poszczególnymi narzędziami. Tak więc nie musimy rozwijać tego menu i wybierać poszczególnych narzędzi. Warto także nadmienić, iż możemy korzystać z klawisza Shift pracując z konkretnym narzędziem, tak więc w przypadku track Z camera przytrzymujemy Shift i dzięki temu możemy szybciej przybliżać i oddalać kamery od obiektów. Dobrze, w przypadku orbitowania przytrzymując Shift możemy orbitować kamerą wokół obiektów, zachowując konkretny kąt nachylenia. Horyzontalnie i wertykalnie. I w przypadku track XY po prostu trzymamy się sztywno linii horyzontalnej lub wertykalnej. Tak więc jeśli chodzi o manipulację naszą standardową kamerą, to właściwie tyle i na tym chciałbym zakończyć ten rozdział oraz zaprosić już do kolejnego.